Bocian. Przyleciał bocian z krajów dalekich. Bardzo zmęczyłem się tą podróżą. Po drodze wichry i ciemne chmury. Ledwie zdążyłem uciec przed burzą. Tutaj zielona łąka mnie wita. Rychoczą żabki w pobliskim stawie. Wygrzeję w słońcu bocianie nogi. Odpocznę trochę w zielonej trawie. Potem się chętnie z dziećmi przywitam. Wszak całą zimę ich nie widziałem. Uwiję gniazdo i z mą rodziną aż do jesieni tu pozostanę. Na wiosennej łące możemy spotkać różne zwierzęta. Oto pierwsze z nich. Idę sobie leśną drogą, czasem gniewnie tupnę nogą. Kolce mam i wzdłuż i wszerz. Kto ja jestem? To ja, jeż. Jeż to niewielkie zwierzątko o bardzo sympatycznym, wydłużonym pyszczku. Ma na grzbiecie aż 7000 kolców. To jego zbroja i najskuteczniejsza obrona przed napastnikami. W sytuacji zagrożenia zwija się w kłębek, który bardzo trudno rozwinąć. Głównym pokarmem jeży są myszy i ślimaki, ale zdarza się, że potrafią zjeść żmij język zakowatą. Jeżyki zazwyczaj aktywne są nocą. Dzień spędzają w swojej norce, gdzie cichutko siedzą i unikają zagrożenia, jakimi bez wątpienia są lisy i inne drapieżniki. Kolejnym zwierzątkiem, które spotkamy na łące jest... Posłuchajcie zagadki. Gdy w gęstej siedzi trawie, jest niewidoczna prawie. Kum, kum, tak się odzywa. Czy wiesz, jak się nazywa? Tak, to żabka. Głównym pożywieniem żaby są owady. Wystarczy kilka żab w ogródku i możemy zapomnieć o owadach, które niszczą nasze plony. Jak widzisz, wszystkie gatunki żab są porządnym i miłym gościem na naszym podwórku, ogródku czy oczku wodnym. Pamiętaj, żaby są pod ochroną. Posłuchajcie, kogo jeszcze można spotkać na łące. Oto zagadka. Przybył z ciepłych krajów w czerwonych trzewikach. Gdy go ujrzy żabka, do wody umyka. Tak, oczywiście, to bocian. Bocian to duży biało-czarny ptak z długą szyją i ostro zakończonym dziobem i długimi czerwonymi nogami umożliwiającymi brodzenie w płytkiej wodzie w poszukiwaniu pokarmu. Najłatwiej zaobserwować bociana, kiedy siedzi w swoim gnieździe, ale można go również spotkać na podmokłej łące lub świeżo skoszonym polu, gdzie przylatuje w poszukiwaniu pokarmu. Bardzo łatwo rozpoznać bociana po dźwięku, jaki wydaje, charakterystycznym klekocie. Posłuchajcie. Posłuchajcie kolejnej zagadki. Ma długi ogonek, oczy jak paciorki. Gdy kota zobaczy, ucieka do norki. Kto to taki? Tak, oczywiście, to jest mysz. Mysz polna jest aktywna przez całą dobę i częściej żeruje w dzień niż inne spokrewnione z nią gatunki. Słabo skacze i się wspina. Żyje w płytkich i słabo rozgałęzionych norach, które sama kopie. Na okres zimy przenosi się do stogów zboża, stodół, a także kopców ziemniaków i buraków. Kogo my tu jeszcze mamy? Posłuchaj zagadki. Na pastwisku w sadzie drąży korytarze. Kopce z ziemi sypie, połyka szkodniki. Bardzo pożyteczny, choć nie zawsze grzeczny. Pomyśl, zgadniesz wnet, że to czarny jest? Kret! Krety mają różne ubarwienie. Niektóre mają jasną sierść, inne jasno-beżową. Choć krety żyjące w Polsce zwykle są czarne. Kret ma aksamitne, delikatne futro, którego włoski układają się w każdym kierunku. Dzięki temu pod ziemią nie stawiają żadnego oporu i nie spowalniają kopania korytarzy. To gęste futro nie przepuszcza nawet wody. Jego przednie łapy są mocno umięśnione, zakończone długimi pazurami. Kształtem przypominają szpadel łopaty. To dlatego tak szybko potrafi drążyć w ziemi swoje korytarze. W kopaniu i przemieszczaniu się pod ziemią kret nie ma sobie równych.